W piątek informowaliśmy o niecodziennym porodzie na rodzinach sześcioraczków w Suwalskim Szpitalu. Obiecaliśmy, że dzisiaj podamy więcej szczegółów. Oto one. Materiał o niecodziennym porodzie był prima aprilisowym żartem. Jedyne jak dotąd urodzone w Polsce sześcioraczki to dzieci, które przyszły na świat w 2019 roku w Krakowie. To trzy dziewczynki i trzej chłopcy. Ciąże wielopłodowe, zwane również mnogimi, zdarzają się dość często, ale zazwyczaj na świat przychodzą bliźnięta. Według reguły Helina 1 na 89 ciąż jest bliźniacza. Znacznie rzadziej z jednej ciąży rodzi się troje lub więcej dzieci. Trojaczki pojawiają się raz na około 8 tysięcy ciąż. Szansa na urodzenie czworaczków pojawia się raz na ponad 700 milionów ciąż. Według statystyk szansa na urodzenie sześcioraczków jest naprawdę niewielka. Taka gromadka pojawia się raz na około 5 miliardów ciąż.